kochani, za godzinę wychodzę z domu i stwierdziłam, że chciałabym zrobić coś ciekawego, może niezbyt skomplikowanego na oczach, a że z tą paletą filmu na kanale jeszcze nie było, pomyślałam, że to dobry moment, żeby wam ją pokazać, popracować z nią troszkę więcej, zrobiłam nią tylko dwa makijaże, takie szybkie dzienniaki i jeden makijaż, w którym używałam tego i tego cienia i z nimi pracowało mi się troszkę ciężej. Dzisiaj tych odcieni nie użyję, ale chciałabym na pewno dać im jeszcze jedną szansę, także podejrzewam, że film z tą paletą jeszcze jeden będzie. No i dodatkowo chciałabym użyć palety z Melt Cosmetics, ponieważ mamy tutaj takie ładne zielenie, które fajnie pasowałoby mi dzisiaj do chustki, apaszki, arafaty, nie wiem, nie arafaty, bandamki, jak to się nazywa. Także co, zbliżam się do was i zmalujmy coś na szybko, żeby moja Gosia za długo na mnie nie czekała. Dołożę troszkę bazy na powieki, korektor, chciałam powiedzieć Collection. Nie, Collection dawno nie używałam, to jest Make Up Revolution Conceal and Define. Pamiętajcie, że jak nakładacie bazę na powieki, to musicie ją rozłożyć równomiernie po całej powierzchni. Równą warstwą, że tak powiem, żeby cienie przyklejały się równo do powieki. Tam, gdzie nałożycie więcej bazy, tam cienia przyklei się po prostu więcej. No i w ten sposób, pomimo tego, że macie bazę, może wam nie pracować się zbyt dobrze, bo cienie będą robić wam plamy. Także sięgamy po paletę z Affect. To jest pierwsza paleta z tej firmy, którą mam, paleta In The Spotlight. No i tak, to jest ta z rzeczy, której mi się nie podoba, że paleta nie wygina się do końca. Nie lubię czegoś takiego, to jest pierwszy minus jak dla mnie. No fajnie, jakby paleta się wyginała po prostu do samego końca. Sięgamy po jakiś duży pędzelek do blendowania i bierzemy odcień brązowy, peanut butter. Cień się bardzo pyli, ale jeśli będzie mocno pigmentowany, no to nic, ja go używałam, nie miałam z nim jakiegoś problemu wcześniej. Zresztą widzicie, pigment jest. Ale na powiece on wygląda na bardziej czerwono, nie wiem czy to widzicie, zobaczcie. W opakowaniu wygląda na troszkę odrobinę chłodniejszy, mam wrażenie. Brąz nałożony i nie wiem, czy to widzicie, ale im wyżej brwi, czyli im wyżej rozblendowałam tym cień, tym on jest bardziej ciepły. On jest wręcz ceglasty. Widzicie, on w opakowaniu wygląda na taki, no nie za ciepły, nie za chłodny, taki fajny brązik właśnie, a na powiece robi coś takiego. Nie wiem, czy to jest zamierzony efekt, bo jeśli chciałabym dodać sobie jeszcze więcej takiego ciepłego odcienia, no to na przykład mamy tutaj taki pomarańczowo-ceglasty, więc nie wiem, czy to akurat było w tym odcieniu dokładnie zamierzone, czy po prostu on tak ma, że im bardziej blendujemy, tym on robi się po prostu bardziej ciepły. No, sama nie wiem, do końca mi się to, wiecie co, nie podoba. No, sama nie wiem, troszkę zmieniło mi to koncepcję na makijaż. Chciałam po prostu, żeby to był brąz z zieleniem na oczach. A tutaj mamy taki, wiecie, ceglasty, także będę kombinować dalej. Sięgnę teraz po paletę z Melt Cosmetics i zrobię sobie dolną linię. Dolną linię chciałabym mieć zieloną, a później będę sobie robić tak, żeby mniej więcej dolną i górną powiekę jakoś sensownie połączyć. Także sięgam po malutki pędzelek. W ogóle te pędzle podlinkuję wam pod spodem, są świetne. Kosztowały mnie niecałe 3 funty za zestaw, nie wiem ilu pędzli, 10. Tutaj mam jeszcze jeden zestaw nieotwarty, 2, 4, 6, 8, 10 chyba pędzli, nie wiem. Nie mogę zliczyć, bo są ponakładane na siebie. Ale zestaw przychodzi w takiej zwykłej folii i całkiem spoko pędzle, tak wam powiem. Sięgnę na razie po ten, a później ten. I tutaj ten czarny cień mi go trochę zabrudził, ale trudno.
te cienie z MAC Cosmetics to jest po prostu niesamowite. Jak cienie mogą być tak mocno napigmentowane? Z palety Melt to by było chyba na tyle. A i tak, ogólnie to mam nałożony tutaj puder, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że zostawiłam tak brzydko nierozblendowane. Wracamy do palety In The Spotlight i mamy tutaj brązik i czarny. I chyba tych dwóch cieni jeszcze użyjemy. Na początku brąz. Ten brąz jest prawie jak czarny. Staram się go wblendować w załamanie powieki. No chyba odetniemy sobie cut crease. Dawno nie odcinałam cut crease. Jeszcze jednak wracamy po paletę Melt Cosmetics i dokładam ten jaśniejszy zielony na górną powiekę. I chyba nie będziemy robić cut crease dzisiaj. Na razie podoba mi się, jak to wygląda. Sięgniemy jeszcze po paletę z Affect i ten żółty cień i nałożymy go troszeczkę w kąciki. Zostało nam usunąć puder, żeby zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje do niego. Sięgnę jeszcze po paletę Jawbreaker. Tutaj mamy bardzo ładny, napigmentowany, mocno biały cień. No i bez białego cienia, jak to mogłoby u mnie być? Wszystko teraz musimy ładnie ze sobą połączyć. Makijaż skończony, dokleiłam tylko rzęsy z AliExpress, na usta nałożyłam pomadkę z Jeffree Star Cosmetics w odcieniu Mannequin. I co? Tak to się prezentuje. Ogólnie podoba mi się, jak to wyszło, zaraz oczywiście pokażę Wam to wszystko na zbliżeniu. Jeśli chodzi o paletę, paleta test ogólnie tej palety był już na kanale, także jeśli chcecie wiedzieć więcej, podlinkuję Wam w opisie. Jeśli chodzi o paletę In The Spotlight, to wiecie co, mam takie naprawdę mieszane odczucia co do niej, ale wiem, że to jest dobra paleta, bo widzę, jak dziewczyny używają jej na Instagramie i robią naprawdę przepiękne makijaże. Nie wiem dlaczego ja mam jakieś takie mieszane odczucia do niej, no już Wam postaram się wytłumaczyć dlaczego. Cienie naprawdę są mocno napigmentowane, przepięknie się blendują i do tego nie można się przyczepić, bo blendowanie to czysta przyjemność, ale jeśli sięgam po taki odcień, tak jak dzisiaj, brąz, to ja chciałabym, żeby taki brąz był właśnie na powiece, a nie odcień, który wygląda prawie na czerwony na powiekach. To w ogóle psuje mi całą koncepcję tego, co chciałabym zrobić. Tak samo pamiętam, że miałam problem z tym fioletowym. Ja wiem, że fioletowe cienie są ciężkie do zrobienia, ciężko się też z nimi pracuje, ale z nim miałam naprawdę duży problem. Taka sama historia jest z tym brązowym, który na powiece wygląda praktycznie na czarny. Wiem, że to jest ciemnobrązowy i taki ciemnobrązowy chciałabym mieć na powiece. Jeśli chciałabym czarny, to użyłabym czarnego. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi teraz chodzi. To jest piękna paleta. Tych cieni też wcześniej używałam. Cienie metaliczne to po prostu masełka. Postaram się zrobić jakiś bardziej kolorowy makijaż, żeby wykorzystać jak najwięcej cieni, jeśli będziecie chcieli tego.
Wiecie, ile mam już tą paletę od marca i zrobiłam nią 2 lub 3 makijaże, także no jakaś taka niechęć jednak z mojej strony jest. Może zbyt jestem uprzedzona tym, że na początku mi jakieś tam cienie się nie chciały dobrze zachowywać na powiece, wiecie co, nie wiem dlaczego. Ale dajcie znać, czy chcecie taki porządny test, żeby wykorzystać z tej palety jak najwięcej cieni i po prostu taki test sobie zrobimy. Może jakiś dzienniak, może jakiś wieczorowy, może jakiś mega kolorowy. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć z tą paletą, żeby zrobić, jak mówicie, porządny test i porządną recenzję dla Was. Okej, kochani, nie będę przedłużać. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa pa!